Otwieram sesję 8 kadencji Rady Gminy Adamówka. Witam Państwa. Witam Edwarda Jarnusiewicza, wójta gminy. Witam Łukasza Kominko, sekretarza gminy. Witam Annę Skórską, skarbnika gminy. Witam Malwinę Misiąg, kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej w Adamówce. Witam serdecznie panów radnych. Witam panią sołtys, jak również panów sołtysów. Witam panią protokolant, jak również pracownika gminy obsługującego Radę Gminy od strony elektronicznej. Stwierdzam, że na stan 15 radnych, w tej chwili obecnych jest 13, a więc obrady są prawomocne, ponieważ jest wymagany forum. W zaproszeniach na sesję otrzymali Państwo propozycję porządku obrad. Proszę pozwolić, że go przedstawię. A więc jako punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad, punkt trzeci przyjęcie porządku obrad, punkt czwarty przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, punkt piąty informacja wójta gminy z działalności między sesjami, punkt szósty podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu przeworskiego, punkt siódmy podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programów usług społecznych gminy Adamówka na okres od 1 lipca 2021 roku do 31 lipca 2023 roku w ramach realizacji projektu pod tytułem Centrum Usług Społecznych Społeczna Adamówka. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska. Punkt 11. Sprawy różne i wolne wnioski. I jako punkt 12. Zakończenie obrad. Czy uznają Państwo przedstawiony porządek obrad? Czy są inne propozycje? Proszę bardzo, pan wójt. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, prosimy bardzo, aby porządek obrad rozszerzyć po punkcie 6, o punkt 7 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Adamowskiej Spółdzielni Socjalnej AS. W związku z tym punkt dotychczasowy 7 otrzymałby numer 8 i po tym punkcie 8 podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Adamówka na lata 2021-2024 i w związku z tym pozostałe punkty miałyby numer o 2 większy. I też taka drobna już uwaga, punkt 11, już po tej nowej numeracji, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu usług społecznych. Zresztą projekt tej uchwały zmienionej otrzymaliście Państwo bezpośrednio przed sesją. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są inne propozycje? Nie widzę innych propozycji. Kto z panów radnych jest za rozszerzeniem porządku obrad o punkty przedstawione przez pana wójta? Otwieram głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad. Zamykam głosowanie za rozszerzenie porządku obrad. Głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został rozszerzony jednogłośnie. Otwieram głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Zamykam głosowanie za przyjęciem porządku obrad. Głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też
0. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś zastrzeżenia lub uwagi co do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę żadnych uwag. Otwieram głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji. Zamykam głosowanie za protokołem z ostatniej sesji. Głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty większą liczbą głosów. Punkt 5. Informacja wójta gminy z działalności między sesjami. Poproszę pana wójta o przedstawienie informacji. Z najważniejszych spraw, które wydarzyły się od ostatniej sesji, to o podpisanie umowy z marszałkiem województwa podkarpackiego o dofinansowanie kwotą 65 tysięcy złotych przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Niestety nie otrzymaliśmy dofinansowania, które zostało złożone w ramach dotacji dla gmin popegeerowskich, a przypomnę, że wniosek był złożony na dofinansowanie budowy Domu Kultury w Adamówce. Jeżeli chodzi o ten Dom Kultury, prace projektowe trwają. W tej chwili jesteśmy na etapie już konkretyzowania koncepcji, jeżeli chodzi o projektowanie tego obiektu. Jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne, to jest realizowana umowa, którą podpisaliśmy z wykonawcą na zakres robót, które mogą być realizowane bez uzyskania pozwolenia na budowę. W zakresie przebudowy Szkoły Podstawowej w Cieplicach Dolnych na Dzienny Dom Pomocy. W tej chwili te prace są już w znacznym stopniu w tym zakresie, który obejmuje umowa, zaawansowane. Jest realizowany, jest w zasadzie kończone izolacje pionowe ścian wraz z ociepleniem ścian fundamentowych oraz kończone jest odwodnienie tego budynku. Rozpoczęta jest też realizacja stawu, do którego będą właśnie wody z odwodnienia odprowadzane. W tej chwili została już odebrana dokumentacja projektowa na ten zakres, który będzie objęty pozwoleniem na budowę i w bieżącym tygodniu zostanie na ten zakres ogłoszony przetarg. Trwały też drobne remonty dróg. Wykonywane były one tłuczniem. Natomiast jak panowie wiecie, od 1 lipca rozpocznie działalność Centrum Usług Społecznych i w tym ostatnim okresie zarządzenie wójta na stanowisko dyrektora Centrum Usług Społecznych została powołana pani Marina Misiąg, która od 1 lipca rozpocznie działanie jako dyrektor Centrum Usług Społecznych. Ogłoszony też został konkurs na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej w Majdanie Sieniawskim. Rozstrzygnięcie tego konkursu będzie miało miejsce w pierwszych dniach lipca. To tyle, jeżeli chodzi o najistotniejsze sprawy związane z tym, co działo się w okresie od ostatniej sesji. Dziękuję. Dziękuję serdecznie panu Wójtowi za przedstawienie informacji. Czy są jakieś tutaj pytania w tym temacie? Nie widzę żadnych pytań, przechodzimy więc do dalszego punktu. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla powiatu przewarskiego. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta. Proszę przewodniczący, wysoka rado. Powiat przeworski przeprowadził przetarg na przebudowę drogi powiatowej numer 1251R, granica powiatu Szegwy Majdan-Sieniawski. Przetarg został rozstrzygnięty i my zgodnie z zasadami udzielamy pomocy na 50% kosztów realizacji tego zadania, to znaczy w kwocie 336 563 zł. Dziękuję również. Czy ktoś z państwa w tej sprawie udzielenia pomocy dla powiatu chciałby zabrać głos? Ja tylko może dodam też tak w dłuższych zdaniach, że dzięki przebudowie tej drogi mieszkańcy Majdanu Sieniawskiego i nie tylko będą mieć bezpośrednie połączenie z powiatem leżańskim. Co prawda odciąży tutaj tą drogę z Adamówki przez Biele w kierunku Kolonii, jak również odciąży tą przede wszystkim też drogę cieplicką. Także serdecznie tutaj dziękujemy Zarządowi Powiatu Przeworskiego, panu staroście, jak również panu wicestaroście. Liczymy na dalszą owocną współpracę. Liczymy również na przebudowę drogi, która jest jeszcze w tej chwili drogą kamienną z Majdanu Sieniawskiego, to jest przesiłka Nowiny do miejscowości Pawłowa. Uchwała numer 4 łamane przez 28 łamane przez 2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatu przeworskiego. Czytamy dalej, jeszcze przechodzimy do głosowania. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Adamowskiej Spółdzielni Socjalnej AS. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Poproszę pana sekretarza o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, odczytam projekt uchwały. Udziela się z budżetu gminy Adamówka dotacji w wysokości 48 346 zł dla Adamowskiej Spółdzielni Socjalnej AS przeznaczenie na wsparcie i statutowej działalności. Szczegółowe zasady udzielania i rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy gminą Adamówka a Adamowską Spółdzielnią Socjalną AS w Adamówce. Udzielona dotacja stanowi pomoc de minimis. Wykonanie uchwały powierza się budowie gminy Adamówka. Powiem jeszcze w skrócie, że ta dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie podatku VAT związanego z zakupem posprania rozwój ziemi, dlatego że dotacja przyznana rozwój ziemi pokrywa tylko wartość netto zakupu sprzętu, więc musimy zabezpieczyć środki na pokrycie VAT-u związanego z tym zakupem. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy są jakieś pytania co do tej uchwały? Nie widzę żadnych pytań.
projekt uchwały nr 4/23/2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Adamowskiej Spółdzielni Socjalnej AS. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych 2, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Adamówka na rok 2020. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w budżecie na rok 2021 proponujemy następujące zmiany. Po pierwsze, zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 851 672 zł. Z tego dochody bieżące o kwotę 86 672 zł, w tym wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 35 tysięcy zł, wpływy z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej 840 zł, wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 10 200 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Wspieraj Seniora 13 632 zł i środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu Czyste Powietrze 27 000 zł. Dochody majątkowe o kwotę 765 000 zł, w tym wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasu mienia gminnego 500 000 zł. Chcę tutaj powiedzieć, że w tej chwili jest bardzo korzystna dla sprzedających koniunktura na rynku drewna. My te wpływy planujemy z drewna użytkowego, które uzyskujemy w wyniku trzewieży. Sprzedajemy to drewno w takiej niestandardowej dla nas długości, bo użytkowe mamy 25, a my to drewno jest przygotowywane w długości 2,5 metra. Przed chwilą mieliśmy rozstrzygnięcie i sprzedajemy w drodze licytacji prowadzonej drogą elektroniczną. Przed chwilą o godzinie 12 został rozstrzygnięty przetarg, gdzie oferta, która wpłynęła sekundę przed zamknięciem, określiła tą cenę na 260 zł, przy cenie wywoławczej 230. Wcześniej prowadzona licytacja na większą ilość, na 300 kubików takiego drewna, przy cenie wywoławczej 210, teraz ta cena wywoławcza została podniesiona, przy cenie wywoławczej 210 zakończyła się ostatecznie ceną netto, oczywiście za kubik, 271 zł. Przyznanie dotacji na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 65 tysięcy zł. Wpływy ze sprzedaży gruntów, te działki budowlane, które są na końcu Adamówki, 200 tysięcy zł. Chcę tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o to drewno użytkowe, planujemy pozyskanie w tym roku 2000 kubików. Zmniejsza się i takie zasoby w naszych lasach gminnych, znaczy nie takie, bo są dużo większe, jeżeli chodzi o te lasy gminne. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 35 810 złotych 73 grosze. Z tego
dochody bieżące o taką właśnie kwotę i są to, jest to zmniejszenie dochodów o przyznane środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. W paragrafie drugim zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 1 496 581 zł. Z tego wydatki bieżące o kwotę 135 018 zł, w tym remont korytarzy i schodów wewnątrz budynku urzędu 35 000 zł, dofinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Cieplicach 840 zł. Jest to kwota równa zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej. Realizacja programu Wspieraj Seniora 13 632 zł. Ta kwota też jest równa kwocie, którą otrzymujemy ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 10 200 zł. To jest też dokładnie taka kwota, jaką wprowadzamy z tytułu zwiększonych wpływów za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Wydatki związane z realizacją programu Czyste Powietrze 27 000 zł. I te środki po stronie dochodów pojawiły się u nas w związku z tym, że podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie punktu takiego informacyjnego dla mieszkańców naszej gminy w zakresie możliwości skorzystania z programu Czyste Powietrze. Przy czym to wszystko jest jeszcze na, że tak powiem, początkowym okresie, jeszcze nie było w tym okresie szkoleń, ale taki punkt zacznie na terenie naszej gminy funkcjonować po to, by mieszkańcy mogli z tego programu korzystać. Dotacja na wsparcie statutowej działalności Adamowskiej Spółdzielni Socjalnej AS 48 346 zł, tak jak było w podjętej przed chwilą uchwale o udzieleniu pomocy. Wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 1 361 563 zł z przeznaczeniem na przebudowę systemu pomiarowania wody na zdalny odczyt wodomierzy 320 000 zł, przy czym chciałbym to jeszcze rozszerzyć bez zmiany oczywiście kwoty na zakup agregatu, który zasilałby w sytuacjach awaryjnych naszą stację wodociągową. Taki agregat, mamy wstępne rozeznanie, kosztowałby 16 000 zł netto i bardzo prosiłbym radę, żeby można było tutaj w taki sposób rozszerzyć ten zapis dotyczący przeznaczenia tych 320 000 zł. W tym? Tak, w tych 320 000 zł myślę, że spokojnie byłby jeszcze agregat, który no, w sytuacjach awaryjnych no, pozwoliłby nam dostarczać wodę, z tego względu, że on mógłby nam zasilać również jedną ze studni, która jest w bliskiej odległości, bo jest, można powiedzieć, tuż za ujęciem wody. Natomiast no, też trzeba pamiętać, że po prostu mamy zapas 300 kubików wody w zbiorniku wyrównawczym. A poza tym no, rzadko się tak zdarza, że ta awaria dotyczy wszystkich stacji, ponieważ no, nasze studnie
są zasilane, studnie i po prostu to ujęcie powierzchniowe, które no, samo w sobie nie wymaga energii elektrycznej, ale ze zbiornika jest woda podawana oczywiście pompami zasilanymi energią elektryczną, ale to jest kolejny transformator i na stacji i dwie studnie, które są już blisko Pawłowej, też są zasilane z kolejnego transformatora. Także wydaje mi się, że a poza tym, to też jest taka prawda, że w sytuacjach awaryjnych możemy podłączyć agregat, który ma straż pożarną, ponieważ tam już są potrzebne małej mocy agregaty. Natomiast no, cały system wraz z uzdatnianiem wody wymaga większej mocy, chociaż ten agregat, o którym mówię, za te 16 tysięcy złotych, jest agregatem, który był używany, ale bardzo sporadycznie. W tej chwili już nie jest potrzebny, a miałby spory zapas mocy, bo on jest o mocy 40 amperowoltów. Także no, my tam moc przyłączeniową mamy 29 kW, czyli z takim no, spokojnym zapasem. Dotacja dla powiatu przeworskiego na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej numer 1251R, granica powiatu Szczegły, Majna Sieniawski, 336 563 zł. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Cieplicach i Padanówce, 85 000 zł. To jest te 65 000, które otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego i do tego dokładamy 20 tysięcy. Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Cieplicach Dolnych 600 tysięcy i zakup do kaplicy przedpogrzebowej w Krasnym Chłodni do przechowywania zwłok 20 tysięcy złotych. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 435 810 złotych i 73 grosze. Z tego wydatki bieżące o kwotę 35 810 złotych 73 grosze są to wydatki związane z realizacją programu asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Cała kwota i wydatki majątkowe o kwotę 400 000 złotych na budowę budynku Domu Kultury w Adamówce. I zmienia się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadania w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dzienny Dom Pomocy Cieplicianka w gminie Adamówka. I zwiększa się środki budżetowe na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w artykule 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 3 punkt 2 punkt 5 litera C i D oraz punkt 6 ustawy o kwotę 259 zł 95 groszy i zmniejsza się środki na płatności w zakresie budżetu środków europejskich o taką samą kwotę. Po dokonanych zmianach ustala się deficyt budżetu gminy Adamówka na 2021 rok w kwocie 244 909 zł, a źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z nadwyżki za ubiegły w takiej właśnie kwocie. Zwiększa się ogółem przychody budżetu gminy o kwotę 244 909 zł, w tym całą kwotę z przychodów z nadwyżki za ubiegły w takiej właśnie kwocie. Szczegółowe kwoty ujęte są w załączniku do niniejszej uchwały i wykonanie uchwały za to się wypowiedzi. Adamówka i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania, proszę bardzo.
się do mnie ludzie różni, po prostu drogi dojazdowe do kul. Są trzy drogi, które widziałem, są absolutnie nieprzyjazne. Więc, a tutaj nie widzę żadnych pieniędzy na drogi dojazdowe do gruntów w Majdanie Siniaskim. To jest punkt pierwszy. Następny punkt to jest tak. Remont korytarzy i schodów wewnątrz budynku Urzędu Gminy. 300 tysięcy było na docieplenie, 300 tysięcy było na wnętrze, 120 tysięcy było na schody i jeszcze na jedno pomieszczenie znowu 35 tysięcy. No, jest jakiś pułap tych wydatków na gminę, podczas gdy nie ma na drogi, gdzie ludzie nie mogą dojechać do gruntów. Tyle. Więc jeżeli chodzi o drogi, to środki są zabezpieczone i środki na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych mamy, natomiast no, myślę, że z całym szacunkiem pan radny powtarza pewne kwoty, które są absolutnie nieprawdziwe. 300 tysięcy, więc no szkoda, że pan na komisji nie zapytał, bo dokładnie bym panu wtedy odpowiedział. Jeżeli chodzi o docieplenie, to docieplenie co najmniej 50% z tej kwoty, którą pan powiedział, mniej więcej kosztowało, to powiedziałbym dokładnie. 300 tysięcy to mogło być razem z dachem. Natomiast no, gdybyśmy mieli na roboty wewnętrzne też 300 tysięcy, tak jak pan mówi, to nie mówilibyśmy o 35 tysiącach. Także... Panie Wójcie, dobrze, rozumiem. Nie zapytałem, ale nie zapytałem dlatego, że po prostu nie miałem tego i po prostu nie było, że tak powiem, wcześniej przedstawione projekty, właśnie ten projekt zmian budżetowych. Bo przychodzimy na komisję i po prostu z marszu dostajemy albo nie dostajemy coś tam i po prostu nie mamy czasu się nad tym zastanowić. I więc po prostu z tego wynikają różne pytania, które może pan... Oczywiście, ja nie kwestionuję tego, że pan dzisiaj o to pyta, tylko żebym wiedział o tym wcześniej, to przedstawiłbym panu bardzo precyzyjnie. Natomiast to nie jest prawdą, że na ocieplenie mieliśmy 300 tysięcy. Pewnie gdybyśmy tego nie zrobili w roku ubiegłym, to w tym roku trzeba by było 300 tysięcy. Bo musimy pamiętać, że jesteśmy w tej chwili w okresie takiego galopującego wzrostu cen materiałów budowlanych i powinniśmy się tylko cieszyć, że udało się w roku ubiegłym zrobić tą termomodernizację tego budynku, bo na pewno ona kosztowała dużo mniej niż by kosztowała w roku bieżącym. Ja, panie wójcie, tego nie kwestionuję, tylko po prostu chciałbym na przyszłość wiedzieć wcześniej, żeby po prostu nad tym wszystkim można było się w jakiś sposób zastanowić. Dziękuję, tyle. Proszę bardzo, pan radny. Kolego radny, no, nic tu się nie stało bez nas. Wszyscy podjęliśmy tę decyzję o tym remoncie. Ale ja bym prosił, jeżeli można, ja bym prosił, aby osoba, która zabiera głos, mówiła do mikrofonu, bo mieszkańcy właśnie mówią, że ktoś z państwa zabiera głos i mówi do mikrofonu, nic nie słychać. Bardzo bym prosił, aby sobie mikrofony podawać. Halo, tu? Proszę? Zrób próbę z głosu. Proszę. Kolego radny, mój kolego radny. No, to, żeśmy tu podjęli decyzję jednogłośnie, zgodziliśmy się, że ten remont jest niezbędny. I to, co robimy, to teraz dopiero to widać, jak to wygląda. Nie możemy, pieniądze są rzeczą ważną, ale te pieniążki żeśmy przeznaczyli. Ale tylko jeżeli radny nie zapisuje i nie wie, co robi, no to jak sobie nie może. Dziękuję. Dziękuję serdecznie panu radnemu.
Ja też mam, tam, taką, mam też taką tutaj prośbę do pana, aby o szczegółowe kwoty, jak można, pytać na komisjach, na pracy w komisji. Natomiast na sesjach, już jak pytać o kwoty, to pytać o dokładne kwoty, a nie zawieszać tych kwot, bo to takie trochę nieuczciwe jest, prawda? Gdybym miał szansę się z tym zapoznać, to chętnie, to po prostu nie zabierałbym teraz w ogóle głosu. Ale przepraszam bardzo, no wczoraj pan był na komisji, pan miał szansę zabrać głos. Miałem to? Miałem? Nie miałem, więc po prostu o czym... Ale pan wójt to wszystko, co pan ma napisane, przedstawia wczoraj ustnie. Dobra. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? Proszę przewodniczącego Komisji Budżetowej o przedstawienie opinii z posiedzenia komisji w sprawie zmian w budżecie. Komisja Budżetowa wczoraj na wczorajszym posiedzeniu niejednogłośnie uchwalała zmiany w budżecie gminy, które tu dzisiaj przedstawiamy. Dziękuję serdecznie panu przewodniczącemu. Zamykam dyskusję. Uchwała nr 4/24/2021. Rady Gminy Adamówka z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Adamówka. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta. Ale panie wójcie, proszę na siedząco, tak żeby było wygodniej. Panie przewodniczący radny, panie przewodniczący, wysoka rado. W związku z tym, że wprowadziliśmy zmiany polegające na wprowadzeniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, jest konieczność dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej i dokonuje się zmian tej wieloletniej prognozy finansowej wynikających z wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok uchwałą Rady Gminy z dnia 29 czerwca dzisiejszą uchwałą oraz zarządzeniami wójta gminy według stanu na dzień 29 czerwca. Natomiast jeżeli chodzi o prognozę kwoty na 2021-2024, to jak doskonale panowie wiecie, nasza gmina nie jest zadłużona. Także to są najistotniejsze informacje do tej formalnej zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 4/25/2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Adamówka na lata 2021-2024. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów.
Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia rozprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. W miejscowości Dowcza mamy działkę rolną o numerze 91/3 o powierzchni 2 hektary 47 ar. Działką tą jest zainteresowany jeden z mieszkańców naszej gminy, który realizuje program unijny, w ramach którego ma powiększyć gospodarstwo rolne. Między innymi chciałby nabyć tą działkę. Oczywiście to jest jeden z potencjalnie zainteresowanych, dlatego że działka będzie sprzedawana w drodze przetargu. Ale ponieważ jest chętny, wydaje mi się, że powinniśmy tą działkę przeznaczyć do sprzedaży. Przetarg nieograniczony? Tak, przetarg nieograniczony. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są pytania? Proszę bardzo. Ja mam pytanie. W którym miejscu nie jest ta działka, tak w przybliżeniu? Ta działka jest położona na Kowalach, tutaj odpowiada mi pan sekretarz. Ona w tej chwili jest dzierżawiona. Przez tą osobę? Proszę? Przez osobę zainteresowaną? Przez osobę zainteresowaną. Ale jak trzeba jakieś szczegółowo, to poprosimy pana radnego. Ja jeszcze sprawdzę. Aha. Ja sobie sprawdzę, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Nie widzę więcej pytań. Uchwała numer 4/26/2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie przeznaczenia rozprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu usług społecznych gminy Adamówka na okres od 1 lipca 2021 roku do 31 lipca 2023 roku w ramach realizacji projektu pod tytułem Centrum Usług Społecznych Społeczna Adamówka. O przedstawienie projektu uchwały poproszę panią kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Uchwała w sprawie przyjęcia programu usług społecznych gminy Adamówka na okres od 1 lipca 2021 roku do 31 lipca 2023 roku jest odpowiedzią zarówno na realizowany projekt pod tytułem Centrum Usług Społecznych Społeczna Adamówka, a także odpowiedzią na wspólnie podjętą przez nas decyzję w sprawie utworzenia od 1 lipca Centrum Usług Społecznych w Adamówce poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce. Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez Centra Usług Społecznych obliguje nas do tego, abyśmy uchwalali programy usług społecznych. I taki też program dzisiaj, mam nadzieję, że drodzy Państwo, uchwalimy. Program jest odpowiedzią również na przeprowadzoną w naszej gminie w okresie od 1 marca do 31 maja bieżącego roku diagnozę potrzeb potencjału społeczności lokalnej. Ta diagnoza była dogłębnym badaniem, dlatego że tutaj zastosowano pewne badania jakościowe, jak ilościowe. Przeprowadzono 180 ankiet z dorosłymi mieszkańcami gminy Adamówka, a także przeprowadzone zostały grupy fokusowe, trzy grupy fokusowe, zarówno z trzema kategoriami osób, były to liderzy społeczni,
osoby starsze, a także rodzice dzieci do 15 roku życia. Ci wszyscy badani mieszkańcy gminy Adamówka równogłośnie tak naprawdę podjęli decyzję i wskazali na potrzeby, jakie ich dotyczą. Głównymi potrzebami tutaj było przede wszystkim zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Brak placówki kulturalnej, oświatowej, gdzie ta młodzież, dzieci mogłaby spędzać swój czas wolny po szkole. Więc taką jedną właśnie z kategorii społecznych, do której będą nawiązywać właśnie usługi społeczne, są to rodziny z dziećmi. Kolejną kategorią są osoby starsze. Zdajemy sobie, drodzy Państwo, z procesu starzenia się naszego społeczeństwa. Tutaj również mieszkańcy naszej gminy wskazali na to, iż osoby po 60 roku życia, chociaż nadal aktywne i sprawne, nie mają tego czasu wolnego zagospodarowanego. W związku z powyższym przyjęto tutaj wspólnie, również po konsultacjach społecznych, na których wielu z Państwa tutaj, wielu Państwa uczestniczyło w tych konsultacjach społecznych, brało udział, decyzję, iż od 1 lipca przyjmiemy dwa pakiety usług społecznych. Pierwszy pakiet będzie pakiet usług pomocy integracji społecznej dla rodzin z dziećmi, w ramach którego utworzone zostaną od, mam nadzieję, 1 sierpnia bieżącego roku trzy placówki wsparcia dziennego. Będą to placówki zarówno o charakterze opiekuńczym, jak i socjoterapeutycznym, w zależności od konkretnych potrzeb tutaj dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w tych placówkach, a także trzy kluby seniora, w ramach kolejnego pakietu. W ramach tego pakietu dla rodzin z dziećmi również zagwarantujemy usługę dziennego opiekuna. Jest to pakiet usług związany z opieką nad dziećmi do lat 3. Mając na względzie osoby starsze, zaplanowano tutaj pakiet pomocy i integracji dla osób starszych, a w związku z nim zwiększenie wolumenu usług opiekuńczych. My na bieżąco realizujemy usługi opiekuńcze w ramach programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawne, a także w ramach współpracy z Caritasem i ciągle zauważamy, widzimy, że ta potrzeba i też mieszkańcy zwrócili na to uwagę, jest duża, więc ten pakiet zostanie zwiększony. Również wdrożymy nową usługę, będzie to pomoc wytchnieniowa. Ponadto w ramach tego pakietu dla osób starszych zaplanowano utworzenie trzech klubów seniora w trzech sołectwach. Ważne tutaj dla mieszkańców gminy Adamówka jest to, iż usługi społeczne realizowane przez Centrum Usług Społecznych, te nowe usługi, albo też te, które wolumen to jest właśnie w ramach działalności Centrum zwiększamy, w okresie realizacji projektu, czyli do 31 lipca 2023 roku, będą w zupełności bezpłatne. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani kierownik za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań, rozumiem, że jest wszystko jasne. Temat przedyskutowany był na komisjach. Przechodzimy więc do głosowania. Uchwała numer 4/27/2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia programu usług społecznych gminy Adamówka na okres od 1 lipca 2021 roku do 31 lipca 2023 roku w ramach realizacji projektu pod tytułem Centrum Usług Społecznych Społeczne Adamówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Komisja Europejska pod wpływem organizacji tak zwanych proekologicznych, często nawet działających bez, wyrażających swoje stanowisko bez wiedzy rządów poszczególnych krajów Unii Europejskiej, przyjęła coś, co się pięknie nazywa Europejską Strategię Bioróżnorodności do 2030 roku, przywracanie przyrody do naszego życia, i opublikowała to 20 maja 2020 roku. Ja miałem przyjemność na zaproszenie Lasów Państwowych uczestniczyć w konferencji, w czasie której polscy specjaliści z zakresu gospodarki leśnej, to specjaliści, którzy są pracownikami naukowymi, profesorami różnych uczelni zajmujących się gospodarką leśną na terenie Polski, oni nie zostawili na propozycjach, które zawiera ta strategia, przysłowiowej suchej linii. Przyjęcie takiej strategii spowodowałoby bardzo duże straty gospodarcze, ale również przyniosłoby olbrzymie szkody ekologiczne. To są doskonale wiecie, bo był słynny kornik w Puszczy Białowieskiej, gdzie mędrcy, to znaczy ich nazwę nie można, zabraniali po prostu walki z tym szkodnikiem. No i zresztą osiągnęli sukces. No niestety skutki takich działań są widoczne i trudne do odwrócenia. Dlatego też ci naukowcy w czasie tej konferencji apelowali do wszystkich uczestników, bo to nie tylko samorządy gminne, ale również samorządy powiatowe uczestniczyły w tej konferencji, z nadzieją, że sprzeciwy z jednostek samorządu terytorialnego przyczynią się do tego, żeby powstrzymać te strasznie szkodliwe dla, tak jak powiedziałem, i gospodarki, i tego wszystkiego, co się działoby w przyrodzie po wprowadzeniu tych strategii, bo mądrych nie zawsze chcą słuchać. My może jako samorząd będziemy, kiedy większość samorządów takie stanowiska podejmie, może ktoś zwróci na to uwagę. Dziękuję bardzo. To znaczy, ja może odczytam, jaka jest treść. Wyraża się zaniepokojenie oraz sprzeciw wobec planów wdrażania Europejskiej Strategii Bioróżnorodności do 2030 roku, przywracanie przyrody do naszego życia, która została opublikowana przez Komisję Europejską w dniu 20 maja 2020 roku. Wdrożenie do polskiego systemu prawa strategii, o której mowa w ustępie 1, spowoduje negatywne skutki gospodarcze i społeczne dla obywateli Rzeczypospolitej, a proponowane wprowadzenie obostrzeń związanych ze ścisłą ochroną obszarów środowiska naturalnego ograniczy dostęp do jego zasobów, z których dotychczas wszyscy mają prawo korzystać na zasadach zrównoważonego rozwoju, szanując obowiązujące przepisy prawa oraz zwyczaje. I uchwała wchodzi w życie z gminy. W przypadku, kiedy Rada podejmie taką uchwałę, zostanie rozesłana do
różnych instytucji państwowych, być może, że wykorzystają to w sporach z Komisją Europejską. Dziękuję bardzo panu Witowi. Czy są pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 4/28/2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 29 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia stanowiska. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. W sprawie różne i wolne wnioski. Jeżeli ktoś z państwa ma jakąś sprawę, chciałby przedstawić na forum rady, to proszę bardzo. Proszę bardzo, pan Wójt. Wysoka Rado, z przyjemnością chciałbym państwa wszystkich zaprosić na koncert, który w ramach realizowanego projektu będzie miał miejsce na stadionie w Majdanie Sieniawskim pod tym nowym grzybkiem 11 lipca o godzinie 18. Koncert, tak jak powiedziałem, będzie realizacją projektu, w ramach którego Orkiestra Dęta otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 15 tysięcy złotych na zakup instrumentów. Będziecie mieli wszyscy możliwość zobaczenia, jak wykorzystywane są środki, które są przeznaczone na tą orkiestrę. Dziękuję serdecznie panu Wójtowi. Ja tutaj też mam takie jakby dwie sprawy. Pierwsza to jest takie podziękowanie tutaj pani kierownik za zwiększenie usług opiekuńczych, bo pani widzimy, jak wiele osób jest starszych, którzy wymagają pomocy, jak również osób niepełnosprawnych. Także serdecznie tutaj pani dziękujemy. Proszę państwa, chciałem też, tutaj pan wicestarosta prosił mnie, aby tutaj państwu przedstawić pismo, które przesłał do nas. Pan Jacek Kierepka, wicestarosta Przeworski. Szanowny panie przewodniczący, mając na względzie rzeczowe informacje mieszkańców gminy Adamówka, zwracam się do pana z prośbą o odczytanie tego listu na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy Adamówka oraz zamieszczenie go na stronie internetowej gminy i profilu Facebooka gminy. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie wójcie, szanowni państwo, pozwoliłem sobie przedstawić kilka informacji w formie pisemnej. Są to tylko niektóre tematy, o które zabiegam w ostatnim czasie i chciałbym je przedstawić na bieżącej sesji. Jak wiecie państwo, w dniu 16 października 2020 roku zostałem wybrany na stanowisko wicestarosty. Moja decyzja w tej kwestii podyktowana była wieloma czynnikami, które miały bezpośredni wpływ na jej podjęcie. Jest to niewątpliwie zaszczyt dla mnie, ale również olbrzymia szansa dla mieszkańców gminy Adamówka. Chcę tutaj wyraźnie podkreślić, że gmina Adamówka jest mi wyjątkowo bliska i będę starał się ze wszystkich sił, aby wspierać ją w każdej dziedzinie w ramach moich możliwości. Przedstawiam państwu tylko moje główne działania na poziomie powiatowym dotyczące gminy Adamówka. W sierpniu 2020 roku został złożony do wojewody podkarpackiego wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych naszego priorytetowego zadania drogowego. To jest przebudowa drogi powiatowej numer 1252R Cieplice Górne, Cieplice Dolne.
na kwotę 9 486 890 zł i 80 groszy. Jako pierwsza część inwestycji drogowej w Cieplicach przewidzianej do realizacji w bieżącym roku. Jest to olbrzymie zadanie do realizacji na drogach powiatowych. W związku z tym, że wniosek w pierwszym naborze nie zakwalifikował się głównie z przyczyn niewystarczających środków finansowych przeznaczonych na ten fundusz w stosunku do liczby złożonych wniosków jako kontynuacja zadań. Zostanie on ponownie złożony w drugim naborze w bieżącym roku jako zadanie dwuletnie obejmujące pełen zakres inwestycyjny o łącznej wartości kosztorysowej prawie 20 milionów złotych. Mam na to jednomyślną zgodę Zarządu Powiatu Przeworskiego. Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, mielibyśmy załatwiony ten temat w całości. Czekamy z nadzieją. W ostatnim czasie we współpracy z gminą Adamówka został również wybudowany znaczący odcinek drogi powiatowej Szczegdy Kolonia Polska o długości niespełna kilometra. Moje dalsze zabiegi w tym temacie przyniosły oczekiwany skutek i w chwili obecnej jesteśmy po przetargu na dokończenie tej drogi na odcinku około 2 km. Zostanie ona dokończona w całości. W bieżącym roku w związku z powyższym będziemy mieli kolejne bezpośrednie połączenie z powiatem leżańskim. Nie będę tutaj wymieniał szeregu prac tak zwanych serwisowych przy drogach powiatowych, które zostały dokonane dzięki m.in. mojemu zaangażowaniu w temat. Dzięki dobrej relacji z Zarządem Powiatu Przeworskiego udało mi się przeforsować budowę bezpiecznych przejść wraz z budową chodników jednego w gminie Adamówka. W wyniku tego został złożony wniosek w tym zakresie, który obejmuje budowę przejść dla pieszych wraz z sygnalizacją świetną w miejscowości Adamówka zlokalizowanym przed kaplicą obok ronda wraz z dojściami chodnikiem z jednej i drugiej strony. Drugie przejście zlokalizowane będzie w miejscowości Rudka, gmina Sieniawa. Będą to zadania realizowane bez udziału gminy. Mam nadzieję, że również gmina Adamówka dostrzeże potrzebę modernizowania infrastruktury drogowej w tym zakresie. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o temat stacjonowania karetki pogotowia ratunkowego, to muszę Państwu trochę przybliżyć ten temat, a mianowicie zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Określa ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Nadzór nad systemem na terenie kraju sprawuje minister zdrowia. Natomiast planowanie, organizowanie, koordynowanie systemu oraz nadzór na terenie województwa jest zadaniem wojewody. System działa zatem na podstawie wojewódzkiego planu działania sporządzonego przez wojewodę. W tym miejscu zaznaczam, że poza kompetencjami starosty jest również kwestia obecności specjalistycznej karetce lekarza. Chciałbym przypomnieć Państwu, że temat realizowany był w okresie, gdy pełniłem jeszcze funkcję członka Zarządu Powiatu Przeworskiego, będąc sekretarzem w gminie Adamówka. Po moim wniosku starosta powiatu przeworskiego w grudniu 2018 roku zwrócił się do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie z prośbą o utworzenie na terenie gminy Adamówka bądź Sieniawa punktu stacjonowania dodatkowej karetki pogotowia ratunkowego z dodatkowym zabezpieczeniem technicznym i etatowym, argumentując zbyt długim okresem oczekiwania na dojazd karetki z Przeworska do tych miejscowości. Jeżeli zaś chodzi o miejsce stacjonowania tejże karetki, to wspólnie z panem wójtem ustaliliśmy, że miejsce tego pogotowia
najlepiej byłoby zlokalizować na terenie Sieniawy. Burmistrz miasta i gminy Sieniawa wyraził taką wolę i podczas wielokrotnych ustaleń na poziomie Urzędu Wojewódzkiego ten punkt został wprowadzony do wojewódzkiego planu. Nadmieniam, że wstępnie punkt miał znajdować się na terenie gminy Adamówka w miejscowości Majdan Sieniawski. Ze względu na strategiczny promień zasięgu tejże karetki wspólnie zdecydowaliśmy, że Sieniawa będzie lepszą lokalizacją. Pomimo tego, że byłem głównym inicjatorem tego zadania, chcę zaznaczyć, że jest to efekt pracy i starań wielu osób. W chwili obecnej karetka stacjonuje w Sieniawie w wymiarze 16 godzin na dobę. Będę nadal zabiegał o uzupełnienie brakujących 8 godzin do okresu całodobowego. W ostatnim czasie, w związku z pojawieniem się możliwości skorzystania ze środków rezerwowych na scalenia gruntów, przeforsowałem wniosek o rozpoczęcie procedury przeprowadzenia takich scaleń w miejscowości Krasne i Pawłowa, gmina Adamówka. To wskazanie nie było przypadkowe, ponieważ w tych miejscowościach, licząc łącznie, uzyskano prawie 90% zgód właścicieli gruntów. Jest to ogromna szansa dla mieszkańców tych miejscowości, ale również dla całej gminy Adamówka. Odbyły się już pierwsze spotkania z mieszkańcami w tym terenie i mam nadzieję, że dojdzie ono do szczęśliwego finału. Na takie zadania przeznaczone są olbrzymie środki, nawet do kwot 2000 euro na 1 hektar na zagospodarowanie podstaleniowe i 800 euro na 1 hektar na prace geodezyjne. Planowany koszt całej inwestycji to około 24 miliony złotych, w tym na zagospodarowanie podstaleniowe około 17 milionów złotych. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, jakie korzyści uzyskają mieszkańcy tych miejscowości oraz gmina Adamówka po realizacji tego zadania. Czynię wiele starań również w temacie poprawy stanu drogi wojewódzkiej 835. Byłem na spotkaniu z marszałkiem województwa podkarpackiego w tej sprawie. W wyniku tego spotkania ustaliliśmy dalsze działania w tym zakresie. Mogę Państwu powiedzieć, że został na tą drogę złożony wniosek do Funduszu Polski Wschodniej, gdzie miejmy nadzieję, że zakwalifikuje się i doczeka się on na gruntownej przebudowy na odcinku od Sieniawy do Majdanu Sieniawskiego. W chwili obecnej mam obietnicę od pana marszałka, że do czasu przebudowy postara się wyremontować zniszczone odcinki tej drogi. Jak Państwo zdążyli zauważyć, jest to już realizowane. Być może nie w takim zakresie, jakiego byśmy oczekiwali, ale lepiej tak niż wcale. Będę tego tematu również skrupulatnie pilnował. Po rozmowie z panem wójtem gminy Adamówka ustaliliśmy, że również Rada Gminy Adamówka ma zawnioskować do marszałka województwa podkarpackiego w tej kwestii. Jak już kiedyś wspomniałem, jestem osobą, która zdecydowanie woli działać, a nie tylko mówić. Mam głęboką nadzieję, że Państwo widzicie moje starania. Robię to wszystko dla wspólnego dobra. Ja ze swej strony mogę zapewnić, że jeśli będzie tylko jakaś możliwość dla gminy Adamówka, to tego nie przeoczę. Będąc nadal pracownikiem Urzędu Gminy Adamówka oraz mieszkańcem Adamówki, liczę na dalszą owocną współpracę z władzami gminy Adamówka. Podpisany pan Jacek Kretka. To jest pan, proszę bardzo. Ja mam pytanie takie do pana przewodniczącego. Nie wiem, czy słychać. Czy nie lepiej zaprosić na sesję pana jako kierowcę, jak odczytywać takie listy?
wczoraj mi sam wieczorem właśnie przyniósł ten list, prosił, żeby tutaj przeczytali się na sesji. No myślę, że to jest to... Tak, ale tych tematów się tyle nazbierało, a jeżeli od czasu do czasu byłby na sesji, bylibyśmy na bieżąco z takimi tematami. No, dziękuję za głos, ale myślę, że to też warto na prawdę odczytać i Państwu to przekazać. W każdym razie to w jakiś sposób podziękujmy panu kierowcy, że po prostu właściwie zajmuje się naszymi sprawami, nie wiem, pokazami czy jak. Nie, będzie listem zwrotnym. Albo listem zwrotnym. No, no, tak, jeżeli ktoś. Będzie na sesji. Podziękujemy. Zaprosimy na sesję i podziękujemy. Dobrze. Czy ktoś z Państwa jeszcze jakieś inne sprawy? Nie znało, by były. Dobra, to ale ja. Proszę bardzo. Ja chciałem zapytać, bo robi się różne rzeczy na grzybku w Majdanie, a tam nic oficjalnego otwarcia nie było. To z tym otwarciem. No, dobra. Trzeba pytać tych, co wydają pozwolenia. Trzeba wrócić. Dopóki jesteśmy na otwarcie i na robienie imprez. Ja tylko może przypomnę, nie wiem, czy z Państwa wszyscy wiedzą, że 26, nie ukrywam, że ja się tego spodziewałem, że te ogłoszenia zostaną zniesione, prawie wszystkie, tak się jednak nie okazało niestety. 26 ogłoszenia nie zostały zniesione, zostały, że tak powiem, poluzowane i nadal niektóre obowiązują. Wcześniej na obiektach sportowych, na robienie jakiejś tam imprezy masowej, jedna osoba była liczona na 15 metrów, w tej chwili zostało to 26 poluzowane, jedna osoba na 10 metrów kwadratowych. Jeżeli chodzi tutaj, pytałem tutaj, ktoś z młodych pytał, organizowanie zabawy, to ja powiem tak. Zabawy może zorganizować każdy jeden mieszkaniec gminy, mając pozwolenie z urzędu gminy, prawda? Nikt tutaj z radnych, oczywiście może każdy z radnych organizować, może też ktoś z klubu, ale nie jest do tego zobligowany. Każdy z Państwa, jeżeli ktoś chce zorganizować imprezę masową, stara się o pozwolenie do urzędu, utrzymuje i tą imprezę może organizować. Ja natomiast tutaj, bo były pytania, czy prezes klubu może, oczywiście też może jako osoba prawda prywatna, niemniej jednak, no ja się po prostu na dzień dzisiejszy nie zobowiązuję, że ja czy zarząd klubu, jest tutaj również pan skarbnik, zorganizuje imprezę, prawda, i ją zabezpieczy. No, my takiego czegoś w stanie zrobić nie jesteśmy. Naszym tutaj zadaniem jest szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej. I na dzień dzisiejszy to robimy. Jeżeli ktoś chciał pan wójt w tej sprawie jeszcze zabrać głos, to proszę was. Ja bym tylko chciał, niech pan wójt zabierze głos, żeby pan wójt przypomniał naszym wszystkim radnym, nie wiem jak to robić, o tym naszym małym zaszczepieniu. Bo może to uniknąć tego rozgrozu, jak nasza gmina ma bardzo małe procent zaszczepienia. O. Dziękuję bardzo, że pan ten temat wywołał. Ja myślę, że zanim będziemy wspólnie myśleć o tym, jak organizować imprezy masowe, to może pomyślmy wspólnie, co zrobić, żeby uświadomić mieszkańcom naszej gminy, jak bardzo ważne jest szczepienie. Ja nie... Masowe. Też masowe. Proszę Państwa, w najnowszej historii ludzkość zwalczyła masę chorób tylko dzięki szczepieniu. Nagle na tym świecie pojawili się mędrcy, którzy po raz drugi używam. Przy okazji bioróżnorodności też tak powiedziałem.
którzy wszystko wiedzą lepiej. Oczywiście nikt sobie nie może przypisywać w tak trudnej sprawie jak choroba COVID-19 jakiejś absolutnej wiedzy. Natomiast jesteśmy bardzo podatni na wszelkiego rodzaju błędne informacje, które funkcjonują w środowisku i które powodują, że nie chcemy skorzystać z szansy zabezpieczenia się. Przecież to, że szczepienia, przynajmniej w tym pierwszym okresie, pomagają i skutecznie zabezpieczają populację ludzi przed zakażeniami, to jest już udowodnione. Natomiast w naszej gminie stopień zabezpieczenia jeszcze nie tak dawno wynosił 20% zaszczepień wynosił 20,7%. Czyli statystycznie raptem co piąty mieszkaniec jest zaszczepiony. I wydaje mi się, że w tej chwili powinniśmy zrobić wszystko, żeby ten procent zaszczepienia był taki, jak jest w środowiskach innych, gdzie on często dochodzi do 40% już. To robić tylko imprezę dla zaszczepionych. To znaczy tak, pewnie bylibyśmy przez różnego rodzaju... To znaczy tak, za szybko chciałem odpowiedzieć. Nie o to chodzi. My musimy wreszcie mieć w sobie poczucie wspólnoty i poczucie wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo tych, którzy dają sobą manipulować. I po prostu powinniśmy wszyscy robić tak, żeby nie tylko ja był bezpieczny, tylko ten, który nie jest świadomy zagrożeń, też mógł być zabezpieczony. Bo to nie chodzi o to, żebyśmy robili imprezy dla właśnie wybrańców, tylko żeby można było zorganizować imprezę dla wszystkich, żeby rzeczywiście ona była, tak jak tutaj padało, bardzo pasowa. Także to są bardzo ważne sprawy i myślę, że powinniśmy się na tym skoncentrować i jeżeli ktoś Was pyta o te imprezy różnego rodzaju, to każdemu uświadamiamy, że to nie jest tak, że prezes klubu nie chce organizować imprezy, tylko nie chce odpowiadać za to, co się może wydarzyć. Być może, że w tym pierwszym okresie nie, ale jestem ciekawy, jakie byłyby komentarze, gdybyśmy organizowali taką imprezę i okazało się później, że jest mnóstwo zakażeń. Jesteśmy gminą, która na początku tej pandemii miała uśpioną czujność. Dlatego, że bardzo długo nie było żadnych zakażeń. Później te zakażenia występowały sporadycznie. Ale niestety, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to wszystko działo się w małej populacji ludzi, bo raptem nasza gmina ma 4000 mieszkańców, to jednak żniwo było obfite. I trzeba sobie po prostu z tego zdawać sprawę. I nie wiem dlaczego ludzie tak szybko zapominają. Niestety w tak ważnej sprawie jak zdrowie bardzo szybko zapominają. To tak jak ktoś mówił, że po jakichś tam zdarzeniach, gdyby wtedy była możliwość szczepień, to byłyby tłumy, ale bardzo szybko zapominają i jest ze szczepieniami tak jak niestety jest. A cały świat się szczepi. I nie uważajmy, że profesorowie, ci, którym zależy na dobru ogółu, wszyscy są przekupni, bo to są takie formy. Bo tylko za szczepieniami są ci, co kasę wzięli. To jest
przy każdej jednej szczepionce, czy nie będzie skutków ubocznych, ale czy jest nierozwiązany? Na pewno nierozwiązaniem jest organizacja imprez masowych bez zabezpieczenia, bez zagwarantowania tych warunków, które muszą być spełnione. Panie wójcie, ale jest okazja, 11 lipca będzie koncert i ten koncert można wykorzystać jako przekazanie takiej informacji, czy jako apel do naszych mieszkańców, aby szczepili się. Szczególnie w tej chwili chodzi o tych młodszych. Albo na przykład zorganizować jakiś punkt przy okazji, nie? Mobilny, jeżeli byłby możliwy do zorganizowania. Poinformować wcześniej mieszkańców na przykład na stronie gminnej i po prostu postawić jakiś punkt i może by to właśnie ruszyło sprawę. Takie jest moje zdanie. Na pewno uważam, żeby każdą okazję do popularyzacji szczepień należy wykorzystać. Natomiast organizacja tego punktu nie zależy bezpośrednio od nas. Ale spróbujemy, żeby coś takiego można było zorganizować. Natomiast to zawsze jest obarczone różnego rodzaju ryzykiem. Owszem, ale na przykład zorientować się, prawda? To jest jak najbardziej słuszne. Chodzi o tą popularyzację tych informacji, żeby ludzie zaczęli jednak myśleć inaczej niż. Bo to nagle jest ładnie uśpione, to wszystko jest. Ale może się okazać, że za dwa miesiące może być zupełnie inaczej. Ale nasze wyniki, panie radny Józefie, są właśnie takie, jakie są, że mamy bardzo mały stopień zaszczepienia. Ale proszę bardzo, pan radny. Wiecie panowie wszyscy, że ja lubię organizować imprezy. To nawet mi to wychodzi, lubię. I zorganizować imprezę to jest raptem pół godziny dzwonienia. Teraz orkiestra czeka, catering czeka, wszystko. Tylko co co tam te sygnały do mnie, bo wiecie, że byłem i organizatorem i dożynek i wszystkiego. I ja się tego boję, po prostu się boję tego to zrobić, bo jeden wyskok i dwa telefony, czy pięć w sumie i robię imprezę, ale no co na tym stadionie, no mamy masówkę. Bo nigdzie nic się nie dzieje. Jak się młodzież dowie, że w takiej alamówce jest impreza grana, no to przecież nie pomogła nam nawet pilnowanie, zaszczepienie czy tych paszportów wszystkiego, bo nie można człowiekowi, który chce się czymś zabawić, zapłonić tak, jakby się nie zaszczepił. I później, jeżeli nie tego, to pewnie tak, że ktoś zadzwoni, że o, jest masówka. A my wiemy, ile możemy zgromadzić ludzi nawet na zamkniętym, na otwartym terenie. Przeczekamy jeszcze tutaj. Lepiej przeczekać. No. To dlaczego się nie zdecyduje na to? No właśnie. Niech się nie zdecyduje, bo jest za dużo znamorów i lekarzy. Jeden drugiego półgrza. No ale o to właśnie ty mówisz, o co ty biorę pan mówi, bo że każdy jeden drugiemu w głowie nie chciał. Dobra. No. Czemu układa, i umiesza, i później Bóg przekazuje następnemu i tak to się dzieje, no tyle. Dziękuję serdecznie również panie radny. Ja tutaj ze swojej strony, tutaj spójnie z panem radnym, który współpracuje ze mną tutaj w sporcie, możemy się deklarować i właściwie tym, co rozmawialiśmy też z młodzieżą, że na pewno na terenie wakacji będziemy organizować dla dzieci turnieje dla poszczególnych grup wiekowych, dla młodzików, dla juniorów, dla seniorów. I też, żeby to nie kumulować za dużo ludzi w jednym czasie, to też będziemy to rozkładać na poszczególne niedziele. Nie w jednej, a na dwie, trzy niedziele. Jeżeli nawet tam kiedyś
na spotkaniu rodziców z małymi dziećmi, pytałem, czy rodzice z dziećmi chciałyby sobie wspólnie jakąś kiełbaskę zrobić. Mówili, że tak, no w tym kierunku pójdziemy. Nic, no przykro mi bardzo, ale nic więcej. A jeżeli chodzi o zabawy, to ja mówię, no ciężko nam jest w tej chwili brać odpowiedzialność za organizację zabawy, a jak ktoś tam bardzo chce, to niech stara się o pozwolenie tutaj do pana wójta, jeżeli otrzyma, niech organizuje. Powiem tyle. Jeżeli ktoś z państwa by chciał jeszcze zabrać głos, to proszę bardzo. Dziękuję za udział w dzisiejszej sesji panu wójtowi, panu sekretarzowi. Dziękuję serdecznie pani skarbnik, jak również pani kierownik. Dziękuję wszystkim panom radnym, dziękuję pani sołtys, jak również panom sołtysom. Dziękuję serdecznie pani protokolantom. Dzisiejszą sesję uważam za zakończoną. Dziękuję bardzo.